Cześć, witajcie. Cześć. Dzisiaj opowiemy Wam, bo wcześniej powiedzieliśmy Wam o odkurzaczu, a dzisiaj opowiemy o kolejnym sprzęcie domowym, którego wielu z nas używa. Nie każdy się zastanowił, dlaczego to w ogóle działa i jak to działa. Mianowicie o mikrofalówce, o głuchęce mikrofalówce. Będzie troszkę więcej opowiadania niż o odkurzaczu, bo odkurzacz jest w sumie banalnym urządzeniem, a kuchenka mikrofalowa już nie. Może na początku, co to są te mikrofale? I dlaczego to się tak nazywa? Kiedyś, jak ludzie, na początku XX wieku zaczęli kombinować z falami radiowymi, to nie używało się tak jak teraz częstotliwości, tylko się posługiwało czymś takim jak długość fali. W zasadzie jedno i to samo, tylko w inny sposób wyrażone. Wystarczy po prostu prędkość światła, jak podzielimy przez częstotliwość, to będziemy mieli długość fali. Na przykład 300 MHz to jest fala dokładnie metrowa. I były sobie fale długie, były sobie fale średnie, były sobie fale krótkie, tak? Potem, jak technika szła do przodu, to się pojawiły wyższe częstotliwości, pojawiły się ultrakrótkie, czyli UKF-ki. Czyli FM, powiedzmy obecnie. Tak, ale nie mieszajmy, bo FM to jest rodzaj modulacji. Tak, natomiast... ale chodzi o tłumaczenie ludziom, co to jest, tak? Znajdziecie to w radiu obecnie pod nazwą FM. UKF, no rzadko już się używa, nie? Chyba w sumie tak. No, jak zobaczycie na radio, to na radio nie macie UKF, tylko właśnie FM, ale to jest ten zakres fal, tak? Tak, tak. To jest tam, jeżeli chodzi u nas, tam 100 MHz tam plus, tak? Potem poszliśmy jeszcze w wyższe częstotliwości, czyli w jeszcze krótsze fale. No jak już mieliśmy krótkie i ultrakrótkie, no to trzeba było coś innego wymyśleć, no i wymyślono mikrofale, tak? To są fale, dzisiaj powiemy, że gigahercowe, wtedy się mówiło, że fale centymetrowe, bo faktycznie 3 GHz to jest tam około 10 cm. Początkowo to było używane na przykład w radarach w czasie II wojny światowej, jest tam taka ciekawa sprawa, bo Brytyjczycy wymyślili radar mikrofalowy, a Niemcy wiedzieli, że są mikrofale, ale stwierdzili, że nie da się tego w praktyce wykorzystać i do końca wojny byli zdziwieni, w jaki sposób Anglicy namierzają ich U-boty. To też tak a propos genialnych niemieckich naukowców, co to najmądrzejsi na świecie byli. No i mikrofale były właśnie w radarach głównie stosowane i w czasie badań nad radarami i nad innymi rzeczami w latach już 40. po wojnie nagle jakiś amerykański badacz stwierdził, że kurczę, te mikrofale to podgrzewają. Tak, to było dokładnie w 1947 roku i to było jedno z takich odkryć, którego dokonano zupełnie przypadkowo. No po prostu gościu zauważył, że jego żarcie, które stało obok generatora tam radarowego, nagrzało się. No i zaczął zastanawiać się, co się tu właśnie odpieprzyło, jak do tego doszło. No okazało się, że ustalił, jak do tego doszło. No i tak od w zasadzie prostego przypadku zaczęła się historia kuchenki mikrofalowej, której zasada działania jest nieco bardziej skomplikowana niż odkurzacza, ale to jest też kolejny przypadek, że to urządzenie tak naprawdę przez te wiele lat, kiedy jest w użyciu, kiedy jest produkowane od wynalezienia poprzez historię aż po dzień dzisiejszy, w zasadzie znacząco jakoś strasznie się nie zmieniło, przynajmniej jeżeli chodzi o ten rdzeń, o ten kor, o tę główną zasadę działania. Wyglądowo się zmieniło. Pierwsza kuchenka mikrofalowa to miała coś ponad 100 kilo, tak? Tak, tak. Ona była wielka, miała dobrze tam koło 2 metrów bodajże. No, była chyba wielkości lodówki. No była ciężka, była pieruńsko droga. No, potem to oczywiście zminiaturyzowano. Oczywiście potem były mikrofalki już takie domowe, niewielkie. No i potem doszło oczywiście elektroniczne sterowanie, tam zaczęto dokładać jakieś grille do nich jeszcze dodatkowe, czy człapy. W każdym razie rdzeń jakby pozostał nienaruszony, zasada działania w zasadzie jest od początku taka sama, czyli mamy co? Mikrofale. Tak, generowane przez magnetron, czyli powiedzmy to wprost, no lampę. Lampa, która się znajduje wewnątrz mikrofalówki, która po prostu generuje te mikrofale. A co one robią? Co one robią? No w kontekście kuchenki mikrofalowej one powodują, że cząsteczki wody, które napotkają te mikrofale na swojej drodze, zaczynają drgać. A jak zaczynają drgać, no to się wydziela ciepełko, tak? Dokładnie. No i tu pewna specyfika działania wchodzi, tak? Nie nagrzewa się naczynie, w którym jedzonko się znajduje, tylko nagrzewa się to, co w naczyniu, bo naczynie jakby nie jest z wody, nie? Nagrzewa się to od powierzchni dopiero w głąb. Dlatego czasem żarcie zrobione w mikrofalówce z wierzchu jest gorące, wręcz może być nawet zjarane, a w środku może być na przykład niedopieczone, więc nie jest to perfekcyjna metoda. No bo mikrofale wnikają w potrawę na ileś tam centymetrów w głąb, na ile to też zależy od tego, ile tam tej wody jest i od mocy. Charakteru potrawy. No ale to wiesz, jak gotujesz normalnie, to też może być tak, że na wierzchu jest gorące, a w środku Zgadza się, wiadomo, że to żarcie się też
od siebie jakby nagrzenie tam wewnątrz. To ja bym powiedział, że nawet mikrofala jest lepsza, bo ona jednak trochę od środka grzeje, tak? Tak, przede wszystkim robi to szybciej. Przede wszystkim robi to szybciej niż jakakolwiek inna forma podgrzania żywności. No i jakby nie zmienia też znacząco struktury tego, co podgrzewa. Natomiast no jest jeden minus samej budowy mikrofali. Ta lampa, ten magnetron nawala z jednej strony, no bo ona jest w jednym miejscu. Stąd już wiecie, skąd się wziął talerz obrotowy mikrofalówce. To nie jest pomysł, żeby było fancy, żeby to fajnie wyglądało, jak się gotuje. Tak, tylko żeby tylko chodzi o to, żeby to żarcie obrócić i lampa na przykład znajdująca się z tej strony, równomiernie to, co się obraca, nagrzewała. Dlatego no, widziałem takie, kiedyś były nawet modele bez tego talerza, z nieruchomą tacą, no i trzeba było to żarcie po prostu tam w środku obrócić, bo no, podgrzewało się tylko z jednej strony. To taki odpowiednik, wiesz, przewracania na patelce, tak? Trochę tak, więc dlatego wymyślono ten obrotowy talerz, żeby tego co chwila nie otwierać, no bo właśnie otwieranie mikrofalówki jest niezdrowe. I skąd się wzięła ta siateczka w ogóle na szybce, bo jak ktoś widział, myślę, że każdy widział mikrofalówkę. Znaczy, no co, no jak już powiedzieliśmy, to są fale radiowe, tak? No, niekoniecznie. Koniecznie są zdrowe, jak się bardzo do nich zbliżymy i mają odpowiednią moc. Zrobią z naszym organizmem to samo, co robią z tym mięskiem, które jest w środku, tak? Czyli go po prostu podgrzeją aż do zagotowania, jeżeli byśmy tam w jakiś sposób się na tę mikrofalę wystawili, dlatego no po prostu... Lampa się wyłącza w momencie, jak otworzymy drzwiczki, no bo nie musimy nacisnąć klawisza stop, czy tam zatrzymać gotowania w mikrofalce, prawda, żeby drzwi otworzy, bo nawet były modele, że po prostu miała klamkę, za którą się szarpało. Ale szarpnięcie za klameczkę, otwarcie drzwiczek powodowało, że lampa się wyłączała po to, żeby nam nie zrobić kęsim. Po to też jest ta siatka. Ta siatka na szybce, to jest ekran. Ekranuje. Są otworki, żeby było coś widać, ale są one tak dobrane, żeby te fale przez nie nie przenikały. Tam jest jakaś korelacja pomiędzy średnicą tego otworka a długością fal. No ale nie zagłębiając się w szczegóły, chodzi o to, że... No możecie sobie zrobić eksperyment, bo tak naprawdę te dwa z groszami gigahercja, na których pracuje mikrofala, to jest zupełnie przypadkowo bardzo zbliżona częstotliwość do tego, na jakiej pracują komórki. Spróbujcie sobie wsadzić telefon do mikrofali i zobaczcie, czy on ma zasięg. No dokładnie, ale przypadkiem nie uruchamiacie mikrofalówki, hello. Nie. Był kiedyś taki viral, tak, że się ładowało baterie, bo przez włożenie iPonga do mikrofali, no i ludzie robili bum. No i tego nie róbcie po prostu. Ostrożnie z tym urządzeniem, bo może być jednak niebezpieczne. A czy żarcie z mikrofalówki jest bezpieczne? No tu są zdania podzielone. Są oczywiście teorie spiskowe, że ona tam modyfikuje, zmienia DNA cudawianki. No nie, znaczy, nie, to jest nonsens. Nic takiego nie ma miejsca. Słuchajcie, no po prostu gotować można na różne sposoby. Dokładnie. No, mięso ugotowane będzie miało inną strukturę niż mięso usmażone na patelce, tak? A w mikrofali będzie jeszcze inaczej, bo to jest jeszcze inny rodzaj obrotu. To kwestia smaku. Mikrofalówka jest świetna na przykład, żeby sobie żarcie podgrzać. Nie wiem, mięsko ugotowane czy tam usmażone wczoraj. Chcemy sobie troszeczkę ocieplić, no to pyk do mikrofali. Do podgrzewania jest genialne. Tak, tak. No i głównie chyba do tego w tej chwili jest używana, bo nie kojarzę, że tak powiem, nie znam ktoś nikogo, tak gotował właśnie. Nie znam nikogo, kto by gotował w mikrofali. Gotował, czyli od surowego po prostu do gotowej potrawy raczej faktycznie. Tu można powiedzieć, że mikrofalówka w pewnym stopniu jest niezdrowa, no bo gotujemy w niej zazwyczaj niezdrowe żarcie, bo ona jest na przykład świetna do odgrzania tego, co przynieśliśmy ze sklepu nocnego, żarcie zapakowane, wielokrotnie przetworzone, już z natury niezbyt zdrowe, wkładamy do mikrofali, podgrzewamy, szamiemy, my jesteśmy zadowoleni, a to żarcie no jednak nie jest wysokiej jakości, ale to nie jest kwestia mikrofalówki, tak? Nie można winić mikrofalówki, tylko raczej to, co w niej gotujemy. Jakbyśmy to podgrzali, nie wiem, w piekarniku, to zdrowsze by się od tego nie zrobiło. Wcale by się nie zrobiło, może by było trochę smaczniejsze, ale no, charakter jakby potraw przygotowywanych w mikrofali, tego co, jak ją używamy, no jakby powoduje, że można uznać, że nie do końca to jest zdrowe, to tylko dlatego, że tam podgrzewamy niezdrowe jedzenie. No i jeszcze na koniec, no tak jak powiedziałem, że telefony pracują na podobnej częstotliwości co mikrofala, no to oczywiście zaraz, że tak powiem, ci ludzie od foliowych czapeczek powiedzą, że tak, że to 5G zabija i tak dalej. Poniekąd oczywiście mają rację, ponieważ faktycznie telefon pompuje nam mikrofale prostowrazą. Ale bez przesady, nie aż tylko, że to są zupełnie inne moce, tak? No to tak, to jest... ale jakby ktoś się przyczepił do nadajnika, do stacji bazowej, jeżeli by ktoś pełną piersią z bliska, no to już zaszkodzi, tak? Tego
nie należy. Nie, no oczywiście, dlatego są przepisy, żeby nadajniki nie mogły być tam w odpowiedniej odległości. Tak, i to fakt, że to czasami się zdarzały przegięcia, że ktoś po prostu stawił nadajnik, stację bazową tam, gdzie tak do końca nie powinien. Są odpowiednie regulacje, no to jest robione tak, żeby było bezpiecznie. No, nawet ci, którzy to naprawiają, tam wchodzą na górę na te maszty, to najpierw trzeba wyłączyć i dopiero włażą na górę. Także wiecie, no to też zależy od natężenia fal. No, jeżeli byście sobie zdjęli obudowę z mikrofalówki jakimś sposobem omijając zabezpieczenia, bo mikrofalówka ma takowe, ją uruchomili, no to też może być z wami niefajnie, tak? Także tego też nie róbcie. No nie, no ugotujecie się po prostu, tak? Może się ugotować, nie ugotujecie, ale poparzenia sobie na pewno zafundujecie i diabli wiedzą co jeszcze. No po to właśnie kuchenki są robione tak, żeby były właśnie zabezpieczone. Nie da się jej uruchomić bez obudowy czy z otwartymi drzwiami. Ja wiem, że można to obejść, wszystko można obejść, ale no nie należy tego robić dla własnego dobra. To już wiecie, jak działa mikrofalówka mniej więcej. A swoją drogą zwróćcie uwagę na jeszcze jedno szczegół. Widzieliście kiedyś ostatnio w telewizji reklamę mikrofalówki? Ciekawe, dlaczego nie reklamują. Są za tanie, czy może wyszły z mody, czy... No właśnie, ciekawe, napiszcie w komentarzach. Różne rzeczy się reklamuje, a mikrofalówek no, dokładnie. Piekarniki reklamują, lodówki reklamują, tam różne tam włączamy wysokie ceny i tak dalej, a mikrofalówek jakoś, kurczę, ja nie widziałem, prawdę mówiąc. Macie pomysł, dlaczego, to napiszcie w komentarzach, bo ja sam się zastanawiam. No fakt, ciekawy to jest. No teoria taka pierwsza przychodzi mi do głowy. No mikrofalówki są obecnie drogie. Można kupić tam za 200-300 zł już. No ile możesz zarobić na to? No to nie ma przebitki, tak? Czajników bezprzewodowych za 100 też raczej nikt nie reklamuje, no bo nie ma na tym przebity, nie? Ale to tylko taka moja teoria osobista. A czy coś stoi za tym jeszcze? Ciekawe. No ciekawe. No, i z tym was zostawiamy do następnego odcinka. Jakbyście chcieli, żebyśmy jeszcze wyjaśnili wam działanie jakiegoś prostego sprzętu, który doskonale znacie, chociaż tak nie do końca, to napiszcie. Zrobimy to. Jasne. Serwus. Cześć.